Siema, 4 grudnia. Jezu, za 2 dni Mikołajki. I spędzę je samotnie i kupię sobie prezent od siebie dla siebie i dla Harwola. Ale tak, co dzisiaj? Wstałam, mam znowu poranny głos, który jest... Ale to jest pierwszy vlogmas cały, który będzie z domu zbawy. Dzisiaj idę wymienić sobie szpony na agresywne, bo mam zły humor i wymyśliłam sobie, że nie będę mieć świątecznych paznokci na Wigilię, będę mieć czar. Bo jestem buntowniczką i będę mieć czarne paznokcie. Dobra, bo ja leżę w tym łóżku już od 10 minut. To jest sprawca mojej pobudki, bo gdyby nie on, to ja bym dalej poszła spać, bo ja się tak przebudzam. Jak się przebudzam, to dalej chcę się spać i kładę się spać, ale on wiecie, on tylko słyszy, że ja podnoszę telefon, to on przebiega, wchodzi mi na łeb, przytula się do mnie i mnie obudza, więc pora wstawać. Jeszcze tak wam chciałam powiedzieć, że wzięłam dosłownie przed chwilą telefon do ręki i nagle on się zaraz tu leży mi nad głową. I wiecie, czy mam kaptur? Bo mi liże włosy, on mi wyrywa włosy wręcz. Ale słuchajcie, jak mruczy. Siema, siema, witam w moim studio fryzjerskim. Okej, umyłam się, trochę tu jest mało miejsca w tej łazience. Ale chcę wam pokazać, jak robię sobie loki. A więc tak, dzielę sobie, umyłam włosy i wysuszyłam i są takie półwilgotne. Może to być pasek od szlafroka, może to być takie coś, co trzyma wam włosy podczas makijażu. Whatever, to nie jest ważne. Bierzemy pasemko włosów i można też używać szczotki, żeby ono nie było skołtunione. Bierzemy i owijamy wokół tego, nie? I wtedy wyciągamy ten paseczek włosów i to pasemko dobieramy stąd teraz i robimy, żeby było ono większe, nie? I tutaj możecie też sobie przeczesać, żeby nie było kołtuników. No i owijacie znowu wokół tego. No i gituwa. Znowu to pasemko dobieracie sobie stąd i obkręcacie wokół tego paska. No i po prostu całość polega na tym, że po prostu bierzecie i obwijacie. Ale mam skupienie na twarzy. Ja pitole. Okej, jak macie ostatni paseczek, to go obwijacie i możecie teraz albo związać gumką, albo jeżeli macie drut w tym, bo ja mam z Hello Body takie uszka i on ma drut. I wystarczy, że ja tak o sobie zawinę i się troszeczkę rozwija, ale it's okay. I co robię teraz, jak już mam to, odkryłam. Nie chcę teraz promować tej marki czy coś, ani nic, ale mam taki balsam jakby do włosów, to się ta połyski modelowanie, taki jakby pryskacz, który to nie jest jak lakier do włosów, ale też jest taki, utrzymuje je, więc ja tym czymś spryskuję sobie to zazwyczaj i podsuszam to teraz i podsuszam to na końcu, ale tak jak mówię, jeżeli nie chcecie używać ciepła, to zróbcie to na całą noc i jak rano wstajecie, będzie git. A jeżeli ja to robię na 2,5 godziny przed wyjściem, to po prostu wiecie, pryskam, suszę, żeby to był jak najlepszy efekcik. Dobra, robię drugą stronę i wracam do was już jako babuszka. Tą suszarą w sumie ja robię, kiedy to jest tak, że teraz sobie posuszę minutę, później coś pójdę porobić, później wrócę i postoję 5 minut. Więc to nie jest jakieś określone, możecie je używać, ale nie musicie, bo będzie efekt mocniejszy. Nieważne, w każdym razie mówię, ja muszę zjeść, nakarmić kota, bo łazi za mną, posprzątać po nim, po sobie, więc mam troszeczkę jeszcze roboty właśnie zawsze z rana. Ale nie chcę wam pokazywać mojej takiej porannej rutyny, ponieważ to będzie niedługo na kanale w formie całego odcinka, więc ja teraz po prostu znikam i widzimy się, jak będę robić makijaż. Okej, więc dzisiaj postanowiłam, że dzisiaj będę bardzo dobrą Julią i postanowiłam, że nie będę wam pokazywać, jak robię cały mój makijaż, bo to by potrwało za długo, ale jeżeli chcecie dosłownie cały calusieńki, to dajcie mi znać w komentarzu, to jeden vlogmas będzie poświęcony calusieńkiemu makijażu. Dzisiaj wam pokażę, jak robię sobie brwi, bo dużo osób pyta o moje brwi, oraz taką kreskę cieniem jakby rozmazaną. Dużo osób też o to pyta, więc postanowiłam, że dzisiaj to zrobię, żeby vlog nie był nudny. Używam takiego żelu z benefitu do brwi, ale często o tym mówię. Możecie ten żel zastąpić równie dobrze mydełkiem do brwi. Są takie specjalne mydełka, one też dają taki efekt, nawet nie wiem czy nie trwalszy i są 50 razy tysięcy tańsze. Ten żel kosztuje 150 zł czy coś takiego. Nie wiem, no jest drogi. W każdym razie, to są moje brewki naturalne, więc ja ogólnie mam ułatwienie, że mam takie puchate te brwi moje, nie? I po prostu czeszę je tym żelem do góry, żeby one stały dęba, takie wystraszone. Dużo osób mówi, że te brwi
Barbie są zajebiste, ale równie dużo mówi, że są obrzydliwe. Ja uważam, że są fajne i mi się one podobają i ja w nich chodzę, więc ja będę w nich chodzić. Czeszę je po prostu do góry, też często przycinam sobie brwi, bo widzę, że już tutaj są za długie, żeby tak mi tutaj odstawały, więc lekko je sobie na przykład kładę. Muszę je sobie przyciąć, dawno nie przycinałam ich i są takie too fluffy. No i powstaje coś takiego, biorę drugi raz z mocza i układam drugie. Wiecie co, jak ja byłam mała, to wiecie co ja robiłam? Ja psikałam taką jakby zwykłą czaszaczkę do brwi, taki mini grzebyczek do brwi. Nie wiem, pryskałam go lakierem do włosów. Ja nie będę komentować tego, bo wydaje mi się, że to jest bez sensu, ale sami sobie wyobraźcie, 13-latka pryska. Tak w ogóle można? Ja nie wiem, czy tak w ogóle można, to jest zdrowe. Nie wiem, w każdym razie nie miałam żelu, to mi stały te włoski, ale nie wiem, czy tak powinno się robić. Jezus Maria. No dobra, przestraszone są. Ale to nie jest jeszcze koniec. Trzeba poczekać chwilę, aż przeschną. I ja w tym czasie, jak schną, nakładam sobie bazę. A już przy okazji wam pokażę, jest troszkę brudna, tak jak wszystkie moje kosmetyki z NYXa taka. Ona jest chyba nawilżająca, nie wiem, ale właśnie w tym czasie, kiedy te brwi mi trochę przysychają, to lubię sobie wsmarować bazę oraz kremik pod oczy. Tylko teraz mam problem z tym pod okiem. Mam nadzieję, że mi to zejdzie, bo jakoś, nie wiem, no jak myję twarz, to czasami zapominam o tym. Jak będę miała taką bliznę na zawsze, no to nigdy nie zapomnę o Harwolu. O Boże, nie wiem, czy to dobrze. Dobra, nieważne, jak już mam tą bazę, no to mówię, krem pod oczy. Jeżeli chodzi o krem, to używam żelu kremu z Hello Body takiego. No a na drugie oko jak mam to zrobić? Jak mam teraz na drugie oko nałożyć sobie żel? Przechodząc do moich brewek pięknych, albo i nie, dla niektórych, nie wiem. Mam taki od Anastazji puder oraz taki zwykły, skośny patyczek, Boże Święty, pędzelek do brwi. I tak mieszam te dwa kolory, nie wiem, czy tak powinno się robić, czy nie. Ale ja robię po swojemu. Ja mam swoje haki, ten makijaż wygląda ok. Jak mam już pełny pędzelek, jakby takimi kreseczkami dorysowuję sobie brwi. Znaczy bardziej robię im, żeby miały jakiś kształt, a nie były takimi sterczącymi kłakami. Yeah, tak powstają moje brwi. Ale to jeszcze nie koniec, bo one są teraz takie... I trzeba coś jeszcze z tym zrobić, więc wyciągam mój pędzel, który jest cały w korektorze, oraz wyciągam mój korektor, który jest korektorem, który używam pod brwi. Z NYXa, Can't Stop, Won't Stop. I nabieram sobie tak, na języczek taki. I teraz robię coś takiego. Coś takiego właśnie. Jak mi zabraknie, to wyciągam, biorę więcej i maluję. Następnie doklepuję to gąbeczką, ale to za chwilę, bo najpierw muszę zrobić drugą i pójść gąbeczkę zmoczyć, bo ja zawsze zapominam. Co jest ważne, muszę pamiętać, żeby nałożyć korektor tutaj, częściowo na nos, bo później jak maluję powieki, to tutaj nie ma korektora, a później ciężko go tam wcisnąć, żeby nie zepsuć sobie cienia. Plus jeszcze tutaj przedłużam, bo będziemy robić tą kreskę zaraz. Ale to zaraz. No i standardowo tu i tu. I gituba, idę po gąbeczkę, żeby sobie teraz wklepać korektor w powieki. No i po prostu sobie tak jeszcze go doklepuję. No i jest sasito. I teraz robię powieki i to będzie jedyne, co wam teraz pokażę jeszcze właśnie, jak robię te oczy. I później już będę w makijażu lecieć na pezy, bo jeszcze po drodze, właśnie, to wam opowiem przy okazji historię podczas malowania się. Krótkie story time. Słuchajcie, widzieliście w pierwszym vlogmasie, jeżeli nie widzieliście, to zapraszam was na pierwszy vlogmas. Tam pokazywałam, że oddaję mojej siostrze mój stary telefon. Ponieważ ostatnio zmieniłam, miałam iPhone'a XR, zmieniłam na 12 Pro, ale ten stary stwierdziłam, że no co się będzie marnować, a nie chcę go sprzedawać. Udało mi się umówić się z Bitą Szybką, przy okazji też zrobię promkę, bo naprawdę wymienili mi popękane szkło w tym XR-ze z tyłu, z przodu, plus jeszcze dostałam zarąbiste szkło hartowane na 12 Pro, takie jakby szkło na cały ekran. Był konkurs na moim Instagramie, gdzie 4 chyba osoby z was, w sensie moich widzów, wygrały za darmo szkło hartowane na swoje telefony, więc niestety niektórzy się spóźnili, jeżeli dowiedzą się o tym teraz. No nieważne, w każdym razie, oddałam mojej siostrze ten mój stary telefon, bo ona miała 7 i ona ma generalnie telefony po mnie. Ona dostała 7, bo ja miałam wcześniej 7, później ja kupiłam XR-a, więc ona dostała 7, więc ona tak przyjmuje sobie telefony po mnie. No i słuchajcie, skonfigurowałam jej wszystko, zrobiłam jej wszystko, no i git. Ale zapomniałam wyciągnąć kartę SIM, tam gdzie masz numer jakby telefonu. Zapomniałam o tym i on został w tej
tej siódemce. No i mój ojciec pyta, co robimy z tą siódemką, czy ją sprzedajemy, czy co. Nie ma sensu sprzedawać siódemki, która krąży od osoby do osoby, jest już stara, siódemka kosztuje pewnie 300 zł na ten moment. No nie wiem, no to jest bez sensu, więc opowiedział, żebym wzięła ten telefon sobie do Warszawy, w razie jakby coś się z moim stało, żeby mieć zawsze taki awaryjny telefon. Spoko, okej. Minął jeden cały dzień, minął drugi cały dzień, no i dobra, przyszedł dzień, w którym wyjeżdżam. Pakuję ten telefon do walizki, mija parę godzin, no i dobra, jadę. No i gituwa, wyjeżdżam sobie, minęła godzina podróży, a przypominam, że z Wrocławia do Warszawy to 3,5 godziny trasy i dostaję telefon. Jula, bo szukamy tego telefonu Igi. O, teraz jest ważny moment kreski, przerwę tą historię, patrzcie. Biorę taki pędzelek i ciemny brązowy cień, bo wcześniej rozcierałam jasny brązowy. I robię takie coś, nie dbam, nie musi to być proste. I z drugiej strony. No i dostaję telefon od taty, czy mam tego iPhone'a ze sobą. No ja mówię, że no tak, no mówiłeś, żebym go wzięła. A on mówi, aha, to niedobrze, bo Iga nie ma karty SIM w swoim telefonie i ja myślałam, że jej przełożyłaś. A ja mówię, no dobra, no zapomniałam, jakby mi się często zdarza nie pamiętać. Więc jeszcze dzisiaj muszę iść na pocztę wysłać jej kartę SIM. W ogóle ogarnijcie też sam fakt. Ja mówię, jakim cudem ona po 2 dniach używania telefonu skapnęła się, że ona nie może dzwonić ani używać LTE. Po 2 dniach używa... To jest Iga. Dobra, jak już mamy te kreski, popatrzcie, bo użyłam tej paletki, takiej nude. Użyłam tego cienia jako tego, co sobie na powiece rozprowadziłam, tego do zrobienia kreski i teraz z powrotem biorę ten jasny i tą kreskę tak jakby rozcieram. Nie dbam o to póki co, ona nie musi być jakaś super prosta, ona nie musi być ładna, po prostu ją rozcieram tym jasnym cieniem. I z drugą robię dokładnie to samo. Jak już to zrobię, biorę pędzelek znowu inny. Nie znalazłam tego, co chciałam, ale znalazłam inny. Taki mały, puchaty, najlepiej jakby był jeszcze bardziej zbity. Bierzemy ten cień znowu. Zaczynając od jakby końcówki tej powieki, rozcieramy ten ciemny do przodu i do końca. Okej, więc tak to wygląda w fazie przejściowej. Czasami jeszcze robię takie coś, że biorę korektor i jakby taki cut crease sobie odgradzam, ale dzisiaj w sumie nie chce mi się tego robić, więc nie zrobię sobie. No i robię sobie taki cut crease korektorem, plus nakładam albo błyszczący, albo matowy cień, w zależności od tego, jak mi się chce. Pytanie, robić to teraz, tak czy nie? Dobra, robimy to. Wiedziałam. To przynajmniej będziecie mieli na zapas, jak jeszcze ja to moje cut crease całe robię. Znowu biorę pędzelek, ten co miałam pod brwiami i znowu kładę na niego korektor, który jest również pod brwi. I robię takie coś. Dobra, i mamy to moje cut crease. Biorę teraz jakiś sobie pierwszy, lepszy pędzelek, którym nakładam na niego cień. I dzisiaj zdecyduję się na, dobra, użyjemy tego błyszczącego różowego, bo nie chce mi się szukać po innych paletkach. No i po prostu biorę na taki kolejny języczkowaty mini pędzelek, no i go sobie wklepuję na ten korektor. No i gotowe. No i teraz jeszcze biorę taki jakiś puchaty pędzelek i sobie to tak mniej więcej jakoś rozcieram, przecieram, żeby to nie wyglądało jakoś tragicznie. Czas na podkład. Nie wiem, czy widać jakąkolwiek zmianę. Wydaje mi się, że tak. No i tak, co robię, że powstaje ta kreska? Nakładam znowu na ten korektor i zaczynam odtąd, tą stronę. I teraz jadę centralnie pod linią rzęs. No i tworzy się kreska. Teraz sobie biorę korektor. Trochę wyszła duża, ale powiem wam, że one zawsze za każdym razem wychodzą inaczej, więc jakby też się tym nie przejmujmy. Ją można jeszcze rozcierać. No, dzisiaj wyszła kreska bad day, ale dobrze, dokończę, zrobię drugie oko i zobaczymy wtedy dopiero. Co do moich oczu, dokończając je, nałożyłam cień jeszcze na dolną powiekę, tutaj pod oko, jak widzicie. No i jeszcze będę robić to takie kocie tutaj w środku. Używam do tego pędzelka, on był w tej paletce od razu i ma tutaj taki skosik, on wygląda jak pędzelek do brwi. Biorę ten najciemniejszy, co wam pokazywałam i po prostu robię coś takiego. Tak jakby stempelkuję, tak dotykam. No i wtedy mi się oko przedłuża, wydłuża, to jest trochę za bardzo w dół. No ale nieważne, czas na rzęsy. Dzisiaj sobie użyję od NYXa, nawet ich nie zalotkuję, a wyglądają fajnie. Nie chce mi się tego robić po prostu. Dobra, widzicie? Jeżeli ogląda to jakiś facet, tak baby oszukują. Ja jestem taką oszustką, jeżeli chodzi o mój ryjec, ale przynajmniej robię to umiejętnie. Ogarnijcie rzęsy. Bez rzęs. Rzęsy bez rzęs. Niesamowite, co? Elwina Jaśniary, jeszcze chwilę podtrzymam sobie to na głowie razem z czepkiem z poprzedniego filmika, bo czas na
Dokładnie tak! Kalendarze adwentowe, że tu jest, zdejmę to. Kalendarze adwentowe, jak już wyglądam jak człowiek w miarę, oprócz tego czegoś, ale chcę, żeby to wyszło, więc jeszcze nie chwilę sobie to tutaj pożyję własnym życiem. Zaczynamy z kalendarzami adwentowymi. Kalendarz, który się rozwala. Szukamy trójki, nie, już czwórki! Jezus, jak my pędzimy! Czwóreczka w opakowaniu czarnym z gwiazdeczkami. Dobra, wyciągamy. Dobra, nie, mamy kolejną pomadkę. Tym razem taką jakby w sztywcie. Ej, ale kolor? Jezu, te pomadki mają zajebiste kolory. Ej, nie żartuję, ale zajebista i matowa, yo! Make Up Revolution naprawdę póki co zajebiście mu idzie, oprócz tego bubla, co? Ale pomadki naprawdę zajebiste kolorki. Wczesna herbatka, o, to sobie przy okazji teraz zrobię jeszcze herbatkę przed wyjściem. Czwóreczka, otwieramy. Myślę, że będzie może jakieś jabłko z cynamonem albo pierniczki. Chce mi ktoś przetłumaczyć albo powiedzieć, jak się to czyta? Herbata puerch, morele, czerwony burak, aromat. Jaka dziwna, lol, aż muszę sprawdzić. Herbata z burakiem. Dziwne, zobaczymy. Dobra, kolejne. Mamy moje diamenty i lód. Czekam na... A nie, to jest małe kwadratowe, to będzie jakiś mini rozświetlacz. Julia miała rację. Mamy baby rozświetlacz, tylko że taki dziwny, inny. Bo wygląda on... Tak. Widziałam wasze propozycje w komentarzach, bo ja czytam wasze komentarze, że chcielibyście makijaż kosmetykami z kalendarzy adwentowych. Więc jeżeli chcecie, to dajcie tej też znać, to na koniec nagram. Zobaczcie, fajny, taki bardziej cień niż rozświetlacz, ale bardzo fajnie wygląda moim zdaniem. Elegancko odkładamy na półeczkę moich niespodzianeczek. I przechodzimy do spa, które nas zawiodło i już jedno skrzydełko odpadło i nie chcę mi się go przyczepiać. Dobra, to jest podłużne, to będzie jakiś pędzel. Dobra, dwa skrzydła od spa odpadły. Nieważne, będzie otwarte ciągle, bo nie chce mi się w to bawić, ale dostaliśmy tym razem shampoo. I tak czepek albo mój shower gel o zapachu Turcji nie przebije ten szampon. Jezu, ja wszystko muszę otwierać, żeby to wmachać, ale szampon mi się przyda, bo akurat mi się kończy. O ile nie rozwali mi włosów, włosy im po nim nie wypadną. Pachnie facetem. Okej, otwieramy teraz elfy ciągnące jakiś wór. Jak to się to brzmiało? A, dobra, i mamy z powrotem kinderka mini zwykłego. No niestety ten kalendarz nie polecam, ale zjem, bo jestem grubasem. No, kinderki to jest to. Ale i tak jestem zła, że nie ma kształtów. O Jezu, jakie cztery duże! Okej, i mamy... Numer 4. W ogóle, moi drodzy, wiecie, czego ja się boję? Ja idę zaraz na te paznokcie, a ja będę musiała pobrać film i go wrzucić na godzinę 17. I ja biorę laptopa na te paznokcie. I miejmy nadzieję, że ja zdążę to zrobić, że mnie nie zjedziecie za to, że na przykład coś mnie pyknie. Eyeshadow. Okej, mamy napisane na przodzie, szukam z tyłu. Czyli z Belle dostaliśmy eyeshadow, secik taki, trzy cienie, które no niestety... nie. O kur... Znaczy, wiecie co, to nic się nie stało. Po prostu chyba nie przykleili tego do tego, dlatego to wypadło. Ale nie jest zbite ani nic z tym, że no cienie mi nie siadają, jeszcze nie przykleili tego dobrze. Niestety Belle, przepraszam, ale przykro mi. Idę robić herbatę i rozpuszczam zaraz włosy przy was. Okej, wpadłam na pomysł, że ja przed wyjściem zrobię sobie może jakieś zdjęcie. Jako, że mam jeszcze do wyjścia trochę czasu, znaczy tak jest jakieś 40 minut, to powinnam już to ściągnąć. Kurde, chciałabym się widzieć i w lusterku, i w kamerze, żebyście wy widzieli, ale nie wiem, czy to jest possible. Okej, mamy to. Widzicie, wystarczyło kilka godzin. O Jezus, jakie to jest pokomplikowane, moi drodzy. Poszło! And now I'm... Wyglądam jak pudel. Ta strona jest bardziej zrobiona niż ta, ale to spokojnie. To da się naprawić. I nie wiem, jak to ustawić, żebyście wy widzieli, jak ja to naprawiam. Tak się w ogóle da. Wszystko trzeba. Tak, tak, tak. O, moment. Mój balsam do włosów. Wiecie, moi drodzy, efekt, tak jak powiedziałam, będzie fajniejszy, jeśli będziecie mieli to na noc, a nie na parę godzin. Plus, no trzeba tak samo mocno ściskać, bo te są mocniejsze niż te. Ale jak sobie porobię jakoś tak, czy coś, to już tego nie widać. W każdym razie, dzisiaj mam loczki i tak wyglądam. Dobra, robię tą herbę, bo zagotowałam wodę, a nie zrobiłam tej herby. Zobaczmy, w ogóle powąchajmy ją. Ja nie wiem, co to jest za nazwa, ja się nie znam na herbatach, a w sumie chciałabym być znawczynią herbat. O Jezu, ale dziwnie pachnie. Nie mam nic na fusy, więc będę piła z fusami. Jezus, jak pachnie dziwnie, zoologicznym. Harvey, a może to ty? Bo zobaczcie, kto tu poszedł. W domu jesteś grzeczny, a jak nie jesteś w domu, no to drapiesz i gryziesz. Zobaczcie, jaki zaspany szczur. Okej, za jakieś 10 minut muszę już zamawiać Ubera, żeby się nie spóźnić. Na tą pocztę zajdę potem, bo no nie zdążę i muszę jeszcze teraz iść wyrzucić śmieci. Wyglądam tak.
No tragedia, dobra, idę wywalić te śmieci, zamawiam Ubera i jadymy. Słuchajcie, za każdym razem, jak gdzieś idę i biorę laptopa, mam niestety strasznie obrzydliwego case'a na niego jakby, bo nie wiem, gdzie jest mój taki duży czarny. Miałam takiego case'a, nie wiem, czy on został u Kasfra w mieszkaniu, czy gdzie. Nie mam pojęcia, ale chodzę z takim bizneswoman tutaj, laptop, w ręce kamera, ludzie sobie myślą, Boże, gdzie ona leci? Okej, więc wysiadłam z Ubera i idę właśnie do salonu i żegnamy się z cukierkowo-różowymi, świątecznymi paznokciami, które były zrobione w ogóle w listopadzie, ale świąteczne. Mi już się świąteczne przyjadły. Już koniec. Teraz walimy czarne szpony, jak czarownica, jak buntowniczka, bo jestem dzisiaj zła i zbuntowana i taki mam kaprys, więc nara. Okej, follow na miejsce. Tu jest ściana, na której zobaczycie moje dzisiejsze pazy. Przepięknie. Okej, jest godzina prawie 17. W każdym razie to są moje nowe szpony. Tak jak wam mówiłam, czarne. Dzisiaj jesteśmy buntownikami. Tak się prezentują. A ja teraz mam zadanie, muszę polecieć na pocztę z tą kartą SIM, o której wam opowiadałam. Potem do domu przebrać się i od razu praktycznie wracać w to samo miejsce, gdzie teraz jestem. Na tą stronę Warszawy, bo idę na trening i potem się łapię z Karoliną. Także widzimy się zaraz, jak już będę w drodze na pocztę. Dzień dobry, Siurze. Na tej poczcie przechodzę, musiałam wysłać tą kartę SIM głupią. No i tak, nie wiedziałam, że muszę to sobie sama spakować do tych, bo ja nigdy nie wysłałam żadnego listu na poczcie. Szczerze głupio przyznać, ale mój pierwszy raz wysłania listu na poczcie w wieku 17 lat. Woo! Niesamowite. No dobra, ale wchodzę tam i daję pani tą paczuszkę i mówię, że chciałabym to wysłać. A ona, okej, no to musi pani wziąć kopertę, wsadzić to do koperty i mi to tak tłumaczy tak powoli. Ja bym jej to wytłumaczyła, musi pani pójść po kopertę, napisać dane wszystkie, no i mi to dać. A ona mi albo wybiera pani kopertę, jest to tam i... Jezus, no była powolna, no ale cóż, dobra, okej. Okay. Dałam jej tą kopertę i ona, a czy jeszcze ubezpieczyć? A ja mówię, obojętnie, a ona, to ja bym radziła ubezpieczyć. Dobra, ubezpieczę już to, nieważne, i jeszcze mi daje jakieś papiery do wypełnienia, to robię już taka wkurzona, mówię, Boże święty. Okej, okay, skończyłam, zamawiam Ubera, patrzę, Uber będzie za 7 minut, ja takie, Boże. Miałam iść jeszcze teraz na trening, ale musiałabym wyjść za pół godziny, a ja dzisiaj jedyne co zjadłam to jest śniadanie. I to jest ten mój problem, że ja po prostu nie mam kiedy jeść czasami. I nie wiem, czy trening teraz jest w sumie dobrym pomysłem, bo się czuję taka pusta i czuję, że muszę zjeść, a jak zjem, to mam wrażenie, że się zżygam, więc nie wiem, czy po prostu to jest to moje takie myślenie, którym ja sobie coś tłumaczę i mówię, okej, okay, byłam w sumie we Wrocławiu od początku tygodnia, ominęłam stretching, jeden trening, no to mogę też odpuścić już cały tydzień do końca i od przyszłego się wezmę za siebie. I chyba tak zrobię. Karolina tutaj do mnie przyjdzie, zamówimy sobie sushi, pijemy się soczku i będzie dosyć przyjemnie, więc chyba tak po prostu zrobię, już sobie odpuszczę. Dobra, ja ogarnię ten film Instastory i zaraz jeszcze coś do was pogadam. Nie interesującego pewnie, ale sobie pogadam, bo to moje vlogi i mogę robić na nich co chcę. Zobaczcie, szczur ma jedno... Okej, teraz wstał, bo widzi, że ja wstałam i wie, że go zaraz nakarmię. Ale szczur miał jedno całe puste krzesło z torebką, jedno puste krzesło i drugie puste krzesło i się wcisnął tutaj. Ale to jest szczur. Nie rozkminiajmy go. Dzisiaj troszeczkę o szczurze. O Jezu, kto się... To f... zaatakował mikrofon. Jezu, co ja mam na głowie? Idę pomalować usta, żeby być dla was piękna i zaproszę was na wspólne karmienie Harbiszona. W ogóle, wiecie jaki był plan na dzisiaj? Ja bym poszła na ten trening i gdybym po tym treningu poszła na basen. Mi się tak marzy basen. Do Santy, na Santy dzwoniłam, ale nikt nie odbierał. Potem stwierdziłam, kurde, to może w Hiltonie będzie się dało, ale to jest tylko dla gości, więc nie ma żadnego basenu w Warszawie otwartego przez tą głupią korbę. Jest mi przykro, ale wiecie komu nie jest przykro? Harbiszonowi, który dostanie jedzenie. Swoją drogą, ja się nie mogę doczekać jutra. Wiecie co jest jutro? Oprócz tego, że sobota, a dla was niedziela, to jutro nagrywam filmik, gdzie to mieszkanie będzie wyglądać jak nowe. Dobra, karmijmy Harbiszona. Ryju, zapraszam do stołu. Patrzcie, co się dzieje. Zapraszam Ryja, dzień dobry. Dostaniesz mokre jedzonko, bo słuchaj, już dostałeś rano. Moi drodzy, jakby coś, ja słyszałam dużo opinii na temat tego, że kotom nie powinno się dawać suchego jedzenia, ale i pani z hodowli, i pani weterynarz powiedziała, że to nie jest nic złego, więc ja nie chcę czytać komentarzy od znawcy zwierząt, że ja się nad nim znęcam, bo daję mu suchą karmę. Ostatnio na Instastory wrzuciłam filmik, jak dosłownie gryzł ten słoik, bo chciał suchą karmę dostać. Więc on dostaje tylko rano trochę tej suchej, żeby sobie pogryzł chrupki, bo lubi chrupki, a w ciągu dnia dostaje dla kociąt mokrą. Właśnie najgorsze jest to, że ten szczur wpycha już łeb tam, zanim ja nałożę wszystko. Hej, ja nie chcę ci zabierać.
śmieszy mnie to, że zwierzęta zachowują się jakbyśmy chcieli im to jedzenie zabrać. Jakby one miały obowiązek jeść to jedzenie na czas, wiecie o co chodzi? Jeżeli nie zjedzą tego teraz, to już nigdy tego nie dostaną. Codziennie daję mu to żarcie, a on przez tyle miesięcy mieszkania ze mną nie czai, że ja mu tego nie zabiorę. To jest niesamowite w zwierzętach. Dobra, muszę teraz z moich obowiązków, bo rano posprzątałam chatę, dlatego jest czysta oprócz stołu, bo tam, tak jak opowiadałam, tą kartę SIM wyciągałam z jej telefonu, więc tam jest troszkę Wstawiam tą zmywarę, muszę wyczyścić ten zlew, bo śmierdzi i nała. I chciałam wam pokazać, jak się bawi czasami z Harwolem. Jak nam się nudzi, to odwalamy trochę. Cześć! Mordko! Jaki waleczny! Widzicie to? Harwol jest mistrzem. On uwielbia też to. Naprawdę, ja sama się proszę o takie rzeczy. Naprawdę. Patrzcie, to jest kołdra i w tym momencie jest sama poszewka, bez tej kołdry, która tamuje takie rzeczy, które się dzieją, a ja po prostu nie myślę. I nie widziałam, że tam nie ma kołdry, tylko jest sama poszewka i mnie drapnął. Cześć! Piękny jesteś, ale niedobry szczur. Generalnie to tak, postanowiłam, że zrobię, żeby tu pachniało, więc włączyłam takie coś, co wam kiedyś pokazywałam w ogóle na jakimś, nie wiem co to jest, ale wlewa się tu wodę, taki olejek i to produkuje pachnącą parę. W zależności od tego, jaki olejek tam wlejecie. No ale nie o tym mowa. Jest godzina 19:14, czyli godzina zamówienia sushi, bo Karolina zaraz przyjdzie z niespodziankami, a ja zamawiam sushi. Wiecie, co jest zajebiste? Ja. I wiecie, co jeszcze? To, że ja mam taką lokalizację, że ja mam pod domem najlepsze na świecie sushi. Więc ja mogę sobie zamówić i ono jest dosłownie... O, tak o. Mamy to! Sushi! I dostaliśmy. Ostatnio też już dostałam magnes. To już mój drugi magnes. Zajebiście. Dostałam pocztóweczkę. Jesteś super, bez was nie ma nas, dziękujemy, napisane jakimś szyfrem. And wyżerka! Jestem taka głodna, nie mogę się doczekać, nie jadłam nic dzisiaj oprócz śniadanka. Więc życzę mi smacznego, więc Karolina zaraz wpada i będzie jedzenie i gadanie, także super. Okej, nie oceniajcie mnie, ale nie mam podkładek, bo są w praniu, więc użyłam czystych ścierek jako podkładek pod talerze, bo się stół rysuje. Siema, jest ranek kolejnego dnia. Ja zapomniałam, że ja w ogóle prowadzę te vlogi, bo siedziałyśmy z Karoliną, gadałyśmy, ona pojechała i od razu poszłam spać w ogóle. Zapomniałam o tym, więc w tym momencie jest koniec. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku i widzimy się w kolejnym już jutro.